Witamy Państwa bardzo serdecznie. Kolejny występ przed własną publicznością żużlowców Stokłosy Polonii Piła. Tym razem przeciwnikami drużyny pilskiej ekipa Towarzystwa Żużlowego Kolejarz Opole. Drużyna zajmująca w tabeli czwarte miejsce. Pilanie, jak wiemy, od wielu tygodni liderują rozgrywką o mistrzostwo drugiej ligi. 25 punktów w posiadaniu drużyny pilskiej, 10 zwycięstw z rzędu. Na w sumie oprócz 10 sukcesów, 2 porażki zespołu pilskiego, 5 bonusów i w sumie w tym momencie 1 punkt przewagi nad drużyną lubelskiego Węgla. Lublinianie w 13 meczach zdobyli 24 punkty na trzeciej pozycji z dorobkiem 23 punktów. Ekipa z Ostrowa Wielkopolskiego i tak jak mówiłem, na czwartej pozycji nasi dzisiejsi goście, żużlowcy z Opola, którzy przyjechali dzisiaj w niepełnym składzie bez Travisa McGowana, ale o tym za chwilę podczas oficjalnej prezentacji. Dwa pierwsze mecze tej kolejki spotkań rozegrane w niedzielę zakończyły się zwycięstwami żużlowców z Ostrowa. 48-41 zwycięstwo ekipy z Wielkopolski nad inną drużyną z Wielkopolski, kolejarzem Rawicz, a w Lublinie zgodnie z oczekiwaniami wysoki wynik. Lubelski Węgiel rozgromił Wandę Kraków 65-22. Mocny skład drużyny pilskiej, bo również jedna zmiana z Andrzeja Korolewa, Jason Doyle. Klub żużlowy Kolejarz Opole powstał w 1957 roku. Granatowo-biało-bordowi. Takie barwy widnieją na fladze tego żużlowego klubu. Prezesem pan Jerzy Drost, trenerem Andrzej Maroszek, dobrze znany w naszym mieście szkoleniowiec. Bardziej rzecz jasna związany z czasów jeszcze sportowej kariery z Bydgoszczą. W drużynowych mistrzostwach Polski 1 brązowy medal, ale było to dosyć dawno, w 1970 roku, żużlowców z Opola. Sporo zmian w zespole opolskiego klubu w stosunku do poprzedniego sezonu. Przybyli m.in. Rafał Flegier, świetnie spisujący się w tym sezonie. Jest Sedgman z Miszkolca i były zawodnik Orła Łódź Marcin Jędrzejewski oraz rzecz jasna Travis McGowan, którego niestety dzisiaj w Pile nie zobaczymy. Ubyli Dilger Franków, którzy zasilili drużynę pilską. Odszedł również Krystian Ago, który reprezentuje w tym roku barwy krakowskiej Wandy. Oto drużyna gości. Z numerem pierwszym wystartuje Michał Mitko, absolutny lider drużyny opolskiej. Wystąpił we wszystkich spotkaniach, zdobył aż 139 punktów. Wspaniała forma tego zawodnika, wychowanka rybnickiego Rowu. Z numerem drugim Marcin Rępała. Jeżdżąc w parze z Michałem Mitko, szczególnie na opolskim stadionie, zdobywa bardzo dużo punktów. Z numerem trzecim Marcin Jędrzejewski. Jak mówiłem wcześniej, w poprzednim sezonie zawodnik Orła Łódź. Bardzo dobrze spisujący się w barwach kolejarza Opole, chociaż miał słabsze momenty w tym sezonie. Z numerem piątym Rafał Flegier, kolejny wychowanek drużyny z Rybnika, jeżdżący w barwach kolejarza Opole. Łukasz Bojarski z szóstką, to pierwszy z młodzieżowców, a drugim jest Andrzej Kobryń. No i drużyna Stokłosy Polonii Piła. W bardzo mocnym zestawieniu. Przemysław Dolny, kierownik drużyny i trener Piotr Szymko. I za chwilę przypomnienie składu Stokłosy Polonii Piła. To ostatni w tym sezonie ligowy mecz w Pile, mimo środy. Sporo widzów. Piotr Pawlicki z numerem 9. Z dziesiątką Daniel Iwanow. Z numerem 11 Paweł Staszek. Z dwunastką drugi z braci Pawlickich, Przemysław, aktualny wicemistrz Polski seniorów. Wspaniały sezon obu braci. No długo by mówić na ten temat. Z trzynastką Jason Doyle, który zastępuje w tym spotkaniu Andrzeja Korolewa. I nasi
dzisiejsi młodzieżowcy to Patryk Dolny z numerem 14 i z numerem 15 Cyprian Szymko. Mówiłem, liderem zespołu gości Michał Mitko, ale też świetnie spisują się Rafał Fleger, dotychczas 113 punktów, Marcin Jędrzejewski 110. No to jest trójka zawodników, na których zawsze może liczyć trener Andrzej Maroszek. No ale my mamy tych zawodników punktujących wyśmienicie w tym sezonie znacznie więcej. To Pilanie są, rzecz jasna, jako absolutny od kilku tygodni, jak mówiłem, lider rozgrywek drugoligowych. Pilanie są faworytem. Jeśli Pilanie dzisiaj wygrają, oczywiście już jest pewne na 100% awans do pierwszej ligi. Ja powiem tylko tyle, że we wtorek w Szwecji jeździli bracia Pawlicy, zresztą znakomity występ w barwach swojego klubu Piraterny Motala w starciu z Wetlandą. Zwycięstwo bardzo wysokie, 63-27. Przemysław Pawlicki 14 punktów, Piotr Pawlicki 11. W sumie bracia zdobyli dla swojego szwedzkiego klubu aż 25 punktów. Za chwilę pierwszy wyścig, w którym zmierzą się Michał Mitko i Marcin Rępała z Piotrem Pawlickim i Daniłem Iwanowem. Pierwszy wyścig dzisiejszego meczu. Michał Mitko na torze pierwszym w żółtym kasku. Obok niego w czerwonym kasku Piotr Pawlicki. Na torze trzecim w białym kasku Marcin Rępała i na torze czwartym w niebieskim Daniel Iwanow. Pierwszy wyścig otwierający środową potyczkę pomiędzy Stokłosą Polonią Piła a kolejarzem Opole przed braćmi Pawlickimi. Po dzisiejszym meczu już w czwartek kolejne prestiżowe zawody. Finał młodzieżowych drużynowych mistrzostw Polski w Bydgoszczy, ale o tym może troszeczkę później podczas naszej relacji. No, w październiku trzeci i czwarty turniej indywidualnych mistrzostw świata juniorów. 1 października w Pardubicach, 9 w Gnieźnie. Mitko, Piotr Pawlicki, Marcin Rępała, Daniel Iwanow. Piotr Pawlicki, świetny start, kapitalny start. Gorzej Daniel Iwanow jest na czwartej pozycji, będzie próbował Rosjanin zaatakować jadącego w białym kasku Marcina Rępałę, ale Rępała jednak odjechał na 2-3 metry. Zdecydowanie Piotr Pawlicki, kapitalny start. Michał Mitko nie miał nic do powiedzenia. Piotr Pawlicki, Mitko, Iwanow i na czwartej pozycji Daniel Iwanow. Piotr Pawlicki, ogromna przewaga, ale teraz Daniel Iwanow zbliża się do Marcina Rępały, jednak szybszy na przeciwległej prostej jest Marcin Rępała. Jeszcze jedno okrążenie przed żużlowcami. Ogląda się Marcin Rępała, jaką ma przewagę nad Danilem Iwanowem. Mknie Iwanow, zbliża się przed wirażem do Marcina Rępały, ale jednak po wyjściu z jednego i drugiego łuku odjeżdża na bezpieczną odległość Marcin Rępała. Pewne zwycięstwo Piotra Pawlickiego przed Michałem Mitko, Marcinem Rępałą i Daniłem Iwanowem, a więc mamy po pierwszym wyścigu remis 3-3. Ja tylko przypomnę, że pierwsze spotkanie w Opolu, wysokie zwycięstwo kolejarza 50-34. I za chwilę wyścig drugi, jak na razie remis po pierwszym wyścigu. Bardzo dobry czas Piotra Pawlickiego, 63 sekundy i 13 setnych w pierwszym wyścigu, a w drugim biegu pojedynek młodzieżowców obu ekip. Patryk Dolny, Łukasz Bojarski, Cyprian Szymko i Andrzej Kobryń. Andrzej Kobryń startował dotychczas w 7 meczach drużyny gości, zdobył 17 punktów. Łukasz Bojarski opuścił tylko spotkanie u siebie z Kaskadem Równe, zdobył w sumie 20 punktów, a więc no nie jest są mocną stroną młodzieżowcy ekipy opolskiej. Patryk Dolny na torze pierwszym, Łukasz Bojarski na torze drugim, na torze trzecim Cyprian Szymko i na torze czwartym Andrzej Kobryń, który będzie zapewne w biegach zastępował nieobecnego Travisa McGowana w drużynie kolejarza Opole. No ale o tym będzie decydował Andrzej Maroszek, szkoleniowiec ekipy gości. Dolny, Bojarski, Szymko, Kobryń, bieg numer 2.
Dobry start Pilan, bardzo dobry start Pilan i wydaje się, że po wyjściu z pierwszego łuku powinni być na dwóch pierwszych pozycjach, a jednak nie. W czerwonym kasku świetnie Patryk Dolny, Cyprian Szymko jadący w kasku niebieskim na trzeciej pozycji. Przedzielił Pilan Łukasz Bojarski, a Rosjanin Kobryń na ostatniej pozycji. I to daleko za Cyprianem Szymko. Pilan jadą na 4-2. Teraz Cyprian Szymko rozpędza się, ale niestety szybszy jest Łukasz Bojarski. Nieoczekiwanie Patryk Dolny. No właściwie nieoczekiwanie. To jest bardzo utalentowany chłopak. I to potwierdza w tym wyścigu. Pewnie jadąc bardzo ładnie technicznie. I myślę, że Patryk Dolny pewnie dowiezie 3 punkty do mety. Jeden Cyprian Szymko. No tu spodziewałem się większej zdobyczy punktowej. Teraz jeszcze szarżuje Kobryń, ale nie da rady. Bardzo ładny wyścig w wykonaniu Patryka Dolnego. Oklaski dla tego zdolnego chłopaka. 3 punkty Patryk Dolny, 2 punkty Łukasz Bojarski. 1 punkt Cyprian Szymko. Bez punktu Andrzej Kobryń. Pilanie wygrywają, więc ten drugi wyścig 4-2 i obejmują prowadzenie w meczu 7-5. Zwycięzca drugiego biegu Patryk Dolny uzyskał czas 65 sekund i 50 setnych, a w wyścigu trzecim zgodnie z oczekiwaniami Travisa McGowana zastąpi Andrzej Kobryń. A pełna obsada tego wyścigu to Paweł Staszek, Przemysław Pawlicki, reprezentanci Stokłosy Polonii Piła i Marcin Jędrzejewski, Andrzej Kobryń, kolejarz Opole. No przede wszystkim oprócz tego dzisiejszego środowego meczu wiadomością dla kibiców żużlowych numer jeden jest to, że Rafał Dobrucki ogłosił zakończenie sportowej kariery po tej ostatniej bardzo ciężkiej kontuzji. Życzymy, rzecz jasna, pełnego powrotu do zdrowia Rafałowi Dobruckiemu, zawodnikowi wspaniałemu pod każdym względem. Wspaniałemu również człowiekowi, który szanował rywali na torze, szanował kibiców. Jest po prostu wspaniałym człowiekiem. Wszystkiego dobrego, Rafale. No a przed nami gonitwa numer 3 od krawężnika Staszek, Jędrzejewski, Przemysław Pawlicki, Andrzej Kobryń. Świetny start Jędrzejewskiego. O, Pilanie. Bardzo niebezpiecznie, ciasno, nieprawdopodobnie. Ależ teraz kapitalny atak Przemysława Pawlickiego. Aż tu ten atak wywołał zachwyt na trybunach. Zostawił mu trochę miejsca Marcin Jędrzejewski przy krawężniku. Teraz drugi z zawodników pilskich, Paweł Staszek, będzie próbował zaatakować Marcina Jędrzejewskiego, a Przemysław Pawlicki oczywiście daleko, daleko z przodu. Kobryń na czwartym miejscu się nie liczy. Niezły start Jędrzejewskiego. Wyjściu z pierwszego łuku na bardzo korzystnej pozycji. A Paweł Staszek 2-3 metry za Jędrzejewskim. Popularny siopek. Marcin Jędrzejewski na drugiej pozycji, a Przemysław Pawlicki z przodu walczy z czasem. To, jak wiemy, od niedawna nowy rekordista pilskiego toru z 21 sierpnia. 61 sekund i 17 setnych wynosi nowy rekord pilskiego toru. A w wyścigu trzecim zwycięstwo Przemysława Pawlickiego przed Marcinem Jędrzejewskim, Pawłem Staszkiem i Andrzejem Kobryniem. Bardzo dobry kolejny wyścig w wykonaniu Przemysława Pawlickiego, który do tej pory zdobył 139 punktów w barwach drużyny pilskiej. Pilanie prowadzą 11-7 po trzech wyścigach. Czwarty wyścig z udziałem Rafała Flegera i Jasona Doyla. Tych zawodników jeszcze nie...